Witam Was w kolejnym vlogu. Dzisiaj czekają mnie dalsze porządki. Będę wystawiała rzeczy na Vinted. Muszę ogarnąć tutaj pokój z rzeczy zbędnych, które mi zalegają, czyli na przykład jakieś zdjęcia, wielkanocne dekoracje, które dalej mam, słuchajcie. I muszę się pozbyć też jeszcze paru kartonów, więc zrobimy sobie to razem, takie clean with me. Aktualnie wróciłam z miasta, byłam u lekarza, byłam w lumpach, co zresztą Was nie zdziwi na pewno. I kupiłam torbę jesiennych już rzeczy, więc na pewno haul jest już na kanale. Ponadto byłam w Biedronce. Kupiłam sobie coś, czego w Holandii nie ma, czyli dwie kaszki proteinowe. Takie czekoladowe i one są przepyszne. One kosztują 4,50 jakoś tak za jedną. Wzięłam też awokado i mnie zdziwiło, bo 16 zł zapłaciłam za taką paczuszkę. W końcu udało mi się doprowadzić mój pokój do ładu i nawet nieźle udało mi się ogarnąć w tej szafie. Powiem Wam, że patrząc na to, co tutaj było, jest naprawdę nieźle. Więc tu mam rzeczy, które przywiozłam ze sobą z Holandii do noszenia. Tutaj mam świąteczne swetry, tutaj mam rzeczy, które ze mną zostają. Prawie cała ta strona jest do wystawienia na Vinted, plus jedna mała biała walizka, więc nie ma na co czekać, trzeba wziąć się do dalszej roboty. Hello, właśnie montuję dla Was jesienny haul lumpeksowy, więc mam nadzieję, że nie uznacie mnie za wariatkę, że w sierpniu nagrałam haul lumpeksowy jesienny. Ale byłam w lumpeksie w Wieleniu tutaj i powiem Wam, że po pierwsze naprawdę tęskniłam za tym lumpeksem, a po drugie było tyle fajnych jesiennych rzeczy, że stwierdziłam, że why not, nagram, najwyżej ktoś obejrzy sobie w późniejszym czasie, jeśli teraz jest mu za wcześnie. Ale tak biorąc pod uwagę to, że w sklepach naprawdę zaczynają pojawiać się już ozdoby jesienne, to coraz bardziej czuję ten klimat przez to, że na dworze jest szaro, buro, ponuro, deszczowo. I wczoraj powiem Wam, że wystawiałam rzeczy na Vinted i wystawiłam bardzo dużo przedmiotów. Miałam zrobione 350 zdjęć, a jeszcze muszę wystawić buty, torebki i stroje kąpielowe, więc te trzy rzeczy postaram się jeszcze dzisiaj dodać. Wy pewnie dostaniecie ten film troszkę później, pewnie na weekendzie, a dzisiaj jest wtorek, więc dzisiaj plan jest taki, że wyjeżdżam do Poznania po południu, do mojej przyjaciółki, spotkać się z nią po dłuższym czasie, pogadać, spędzić miło czas, zrobić sobie babski wieczór, babską nockę. I wracam wtedy jutro. Miło spędzam czas, powiem Wam, mimo że troszkę pracuję, bo tu wystawianie na Vinted, tutaj jakieś współprace, odpisywanie na maile, nagrywanie nowych filmów, to mimo wszystko cieszę się tym. Powiem Wam, że naprawdę ja uwielbiam montować dla Was filmy i sprawia mi to wielką radość, relaksuje mnie to, nagrywanie i montowanie, więc cieszę się, że jesteście tego częścią i podobają Wam się te filmy. Ponadto chciałam Wam pokazać jedną rzecz, którą kupiłam i chciałam ją wystawić na Vinted, ale cały czas mi Vinted ją usuwa. I zobaczcie, mam na sprzedaż takie body, które wystawiłam za 30 zł. I ono jest właśnie w tej cenie. Przepiękne, takie różowe, romantyczne dziewczęce. Tak to wygląda. To ma takie tutaj wkładeczki, zszyjeń w rozmiarze 34XS. Ma też regulowane ramionczka. Fajnie też układają się na pupie, bo mają tak dość mocno wycięte, więc nie będzie się tak odznaczało. One są na dole zapinane. No taki pudrowy róż. I powiem Wam, nie mogę ich sprzedać, bo co je wystawię, to mi Vinted je usuwa. Więc jeśli ktoś byłby zainteresowany, może napisać do mnie na Instagramie. Może napisać też w komentarzu tutaj na YouTubie. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany, żeby je kupić, dajcie znać. 30 zł. Jestem ciekawa, czy w ogóle zauważyliście, że teraz na moim kanale pojawia się więcej filmów.
bo mam teraz taką welę, gdy mam wolne, naprawdę fajnie mi się nagrywa. I zjem sobie teraz jagodziankę, moją pierwszą jagodziankę w tym roku. Czyli się to kończy się sezon, a ja dopiero będę jadła moją pierwszą jagodziankę. Ten smak mi się kojarzy z nad morzem, gdzie zawsze jeździliśmy. I mój tata rano kupował do śniadania, po śniadaniu takie właśnie jagodzianki. Bardzo dobra. Zdałam sobie sprawę, że ja za godzinę mam pociąg, a jestem totalnie nieogarnięta, więc muszę się przebrać, spakować. I mimo, że jadę tylko do jutra, to wezmę chyba małą walizkę, taką tą moją białą, bo mam jednak parę rzeczy do wzięcia, mały prezent dla mojej przyjaciółki, dwa wina, makaroniki. Muszę wziąć też jakieś ubrania w razie, jakbyśmy gdzieś później wychodziły, więc myślę, że po prostu z małą walizką będzie mi wygodniej. Witam Was w kolejnym dniu i dzisiaj przychodzę do Was z książką, którą sobie kupiłam i powiem Wam, że przeczytałam na razie kilka stron, a już mnie naprawdę ujęła. Jest to książka, na którą polowałam pół roku i widziałam kiedyś na TikToku, że jest to podobno książka, po której wszyscy płaczą, więc byłam jej bardzo ciekawa. Ona się nazywa Co wyszeptał nam deszcz i zobaczymy, bo powiem Wam szczerze, że już od bardzo dawna nie czytałam żadnej książki i brakowało mi tego, więc ogólnie kupiłam ją w Empiku. Idzie ją dostać na internecie za około 15-20 zł nawet. Ja ją kupiłam za 42 prawie w Empiku, ale chciałam mieć już ją tak, wiecie, stacjonarnie, żebym już mogła sobie ją kupić, a nie znowu na nią czekać lub gdzieś jej wyszukiwać. Wczoraj wróciłam z Poznania i powiem Wam, że spędziłam bardzo miło czas z moją przyjaciółką. Wyszło słoneczko, więc przyszłam sobie posiedzieć na balkon. Boli mnie strasznie tutaj cała ta strona, bo wróciłam od dentysty. Okazało się, że mam 6 zębów do wyleczenia, więc jeszcze 4 przede mną. A teraz stwierdziłam, że skorzystam z pogody i przyjdę sobie na balkon zaczerpnąć świeżego powietrza, słońca i poczytać moją nową książkę. Zrobiłam sobie kawę i będę odpoczywać. Będę pakowała kolejną paczkę. Powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona, bo udało mi się sprzedać już całkiem sporo rzeczy. Wczoraj wysłałam 5 paczek, dzisiaj mam kolejną do wysłania, więc właśnie będę ją pakować. Ponadto mam do odebrania jedną paczkę, więc potem Wam pokażę, co ciekawego dostałam. Właśnie odebrałam sobie paczuszkę i chciałam, żebyśmy razem przetestowali zapachy, które otrzymałam. Sama sobie wybierałam, więc jestem bardzo ciekawa. Są to zamienniki drogich perfum. Mamy tutaj konkretne modele, możemy sobie dopasować pod siebie. I jestem bardzo ciekawa, jak pachną, więc będziemy sobie wszystkie po kolei razem otwierać. W ręku mam inspirację Chloe No Made. Mamy tutaj 50 ml. Wygląda tak, bardzo estetyczne i minimalistyczne opakowanie, co mi się bardzo podoba, bo będzie pasowało na moją toaletkę. Ale najważniejszy jest zapach, więc sprawdzimy to. Powiem Wam, już tutaj mi się bardzo podoba. Jest taki delikatnie słodszy, ale jest przepiękny. Pochodzę w tych perfumach i później Wam dam znać, czy się długo utrzymują. Jest taki trochę cytrynowy, cytrusowy, ale jednocześnie ma nutkę czegoś takiego słodkiego. Fajny na randkę, bo ma taki przyciągający też zapach. Teraz pokażę Wam męski zapach, żeby to troszkę urozmaicić. Mamy tutaj 50 ml i mamy tutaj inspirację Paco Rabanne 1 Million. Myślę, że każdy bardzo dobrze zna ten perfum. To ulubiony zapach Macieja i mój, więc jestem bardzo ciekawa, jak będzie pachniał, czy będzie faktycznie podobny. Testujemy.
powiem wam, bardzo ładny i przepięknie pachnie. Bardzo mi się podoba i mówię wam to naprawdę szczerze, że pachną bardzo ładnie. Mamy tutaj porównanie cenowe i zobaczcie, za 50 ml Paco Rabanne, bo właśnie ten mam w ręce, tutaj wybrałam, płacimy 43,60, gdzie normalnie 50 ml oryginalnego perfumu kosztuje 297,80 i mamy tutaj fajne porównanie, jak łatwo można zaoszczędzić pieniądze, kupić zamiennik i pachnieć pięknie, tak samo długo. No, powiem wam, że ja do tej pory jestem zachwycona, ale bardzo mnie ciekawi perfum Yves Saint Laurent Black Opium, bo to jest zdecydowanie mój ulubiony zapach, on jest słodki, też do najtańszych nie należy, a skoro mam możliwość zamiennika, to przetestujemy. 104 ml i jest już naprawdę dość spory. Testujemy. Niech trochę wywietrzeje nam na dłoni. W moim przypadku na ręce, żebym jeszcze miała miejsce, gdzie mogę go przetestować. Tak, to jest właśnie to. Powiem wam, jest właśnie ta nutka słodyczy w nim, którą ja uwielbiam. Wzięłam mu Chanel i przetestujemy go, bo jestem bardzo ciekawa. 30 ml i wygląda to tak, więc też jest taki fajny do torebki czy do torby, żeby sobie wsadzić i popsikać się w dowolnym momencie dnia. Weźmiemy już na drugą rękę. On już jest taki bardziej... Już na pierwszy rzut oka w ogóle, słuchajcie, czuję, że on jest taki bardziej orzeźwiający. On pachnie jak taki mężczyzna, który wyjdzie świeżo spod prysznica. Męsko, orzeźwiająco, świeżo. Chciałam wam tylko powiedzieć, że z moim kodem DOLNA20 macie minus 20% zniżki na paryskie perfumy z wyłączeniem oryginałów i macie link w opisie. Zapraszam, myślę, że warto. Kochanie, przyszły twoje perfumy. Wzięłam ci Miliona, czyli twoje ulubione i dodatkowo wzięłam ci dla testu test Chanel i powiem ci, że one pachną tak, jakbyś wyszedł prosto spod prysznica, takim facetem, męskością, więc nawet jak się nie umyjesz i się wypsikasz tym perfumem, to będziesz ładnie pachniał. Muszę wam przyznać, że książka naprawdę mnie wciągnęła. Mnie rzadko która książka aż tak wciąga. Ja ogólnie mało czytam, ale to jest coś niesamowitego i tak w skrócie wam opowiem, o czym ona jest. Jest sobie Rain i Olivia i oni wychowują się razem, mimo że nie łączą ich więzy krwi. Obiecują sobie, że będą przyjaciółmi aż do śmierci, ale między nimi pojawia się jakieś tam uczucie. Ona choruje, ale boi się mu o tym powiedzieć. Ogólnie powiem wam, że żadna książka nie wciągnęła mnie tak jak ta. I jedyne, co chciałam wam powiedzieć, to coś, co mnie bardzo ujęło już na pierwszej stronie, przeczytam wam. Przeszliśmy od rozmów od 3 w nocy do 3 godzin w ciągu dnia, od 3 minut dziennie do 3 dni temu, a później dałeś mi najpiękniejsze wspomnienie, nie uprzedzając, że sam staniesz się jednym z nich. Bardzo mnie to ujęło.